Witam wszystkich, z tej strony Katakuła, to jest druga część ciekawych pomysłów na Alola formy, które nie pojawiły się ostatecznie w Pokémon Sun and Moon. Robię drugą część, ponieważ pod poprzednim odcinkiem dostałem parę pytań, czy taki materiał się jeszcze pojawi. No i co, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Na miejscu 10 Alola Liquidum, który zmienił swój typ na kamienny. A przynajmniej tak można wywnioskować po obrazku, no ale cóż, do rzeczy. Jest to Liquidum, który zmienił swoje zabarwienie na bardziej burę, zaś jego oczy stały się bardziej puste. Na jego głowie jest... sam nie wiem co to, najprawdopodobniej są to jakieś kamienie lub popiół, a przynajmniej to mi przychodzi do głowy. Na jego języku zaś widnieje kamienna babeczka? Serio nie mam pojęcia co to jest, ale... również jest posypane tymi kamieniami. Jeśli macie jakieś pomysły, no to zapraszam do pisania komentarzy. Na miejscu 9 Alola Magmar, który z czysto ognistego typu zmienił się na ognisto trujący. Jest to spowodowane na przykład tym, że z jego głowy i ogona nie wydobywają się teraz płomienie, a trujący dym. On również, tak jak Liquidung, zmienił swoje zabarwienie na bardziej burę i to są w sumie jedyne zmiany. Na miejscu 8 Alola Dodrio, który z typu normalno latającego zmienił się w typ wodno latający. Z Pokemona Strusia zmienił się on w Pokemona bardziej zbliżonego do Flaminga, na co wskazuje nie tylko różowa barwa piór tego Pokemona i zmiana wyglądu głów, ale również i sam typ wodny. Na miejscu 7 Alola Mankey i Primeape, którzy z typów walczących zmienili się w typy ciemność, a do tego Primeape dodatkowo dostał typ elektryczny. W sumie to nawet nie mam pojęcia po co, no ale nie będę się tutaj kłócić z wizją autora. Te dwie małpy zmieniły cały swój kształt, no chociaż w sumie Primeape jeszcze go tam jakoś zachował, natomiast Mankey zmienił się w taką małą czarną kuleczkę z długimi czarnymi rękoma i zakończonymi wielkimi dłońmi. Na miejscu 6 Alola Tauros, który z typu normalnego zmienił swój typ na ziemno-stalowy. W sumie to nie wiem nawet po co ten typ ziemny, no ale ponownie niech już autorowi będzie. Tak patrzę na tego Taurosa i sobie myślę, że jest zaprojektowany po prostu świetnie i bardzo dobrze poradziłby sobie w oryginalnej grze. No ale niestety jest już za późno. Dobra, opiszmy go trochę. Więc jest to Tauros, któremu dosyć bardzo urosło futro, a do tego trochę posiwiało. To, o czym jeszcze można wspomnieć, kiedy mówi się o jego ubarwieniu, to taki metaliczny połysk widoczny głównie na jego przednich kopytach i głowie. No i co jest jak dla mnie genialnym pomysłem, czyli te stalowe rogi i kolce na jego głowie, które wyglądają po prostu świetnie. Na miejscu 5 ulubiony Pokémon Snoop Dogga, czyli Alola Weedle, który z typu robacza trującego zmienił się na typ robaczo trawiasty, wiadomo z jakiego powodu. No ale do rzeczy, jest to zielony Weedle, który po prostu przymknął sobie oczka i wyrosła mu za głową pewna śmieszna roślinka. Na miejscu 4 nie jedna, aż dwie Alola formy Pikachu. Pierwsza z nich zmieniła swój typ z elektrycznego na ognisto-ciemny i na arcie jest przedstawiona jako wersja Sun, chociaż osobiście uważam, że powinien się pojawić w wersji Moon, ponieważ ten Pikachu jest wprost wyciągnięty z piekła. Wygląda jak taki mały diabełek, a jego ogon z kształtu pioruna zmienił się w kształt płomienia, no i te męskie włosy na klacie. Dobra, tyle o nim, przejdźmy teraz do drugiej formy, która z typu elektrycznego zmieniła swój typ na lodowo-ziemny. Chociaż moim zdaniem bardziej pasowałby tu lodowo-wróżkowy, jako przeciwwaga tego diabelskiego Pikachu. Jest on biały, a jego ogon z błyskawicy zmienił się w płatek śniegu. Również zamiast swoich zwykłych kółeczek na polikach, posiada on różowe śnieżynki. Na miejscu 3 Alola Dragonair, który z typu smoczego zmienił się w typ smoczo-wróżkowy. I jest to Dragonair, który kolorystycznie wygląda jak swoja wersja Shiny, która również jest różowa. Z kilkoma takimi baźniowo wyglądającymi elementami i takimi bardziej podkreślonymi łuskami. Na miejscu 2 Alola Arcanair, który z typu ognistego stał się swoim przeciwieństwem, zyskując typ wodny. Ten Arcanair zyskał kolor granatowy, zaś jego pysk i, jeśli można to tak nazwać, grzywa, mają kolor jasno-niebieski. Zyskał także płetwy na łapach oraz głowie, które bardzo przypominają mi te Vaporeona, oraz ogon, który również
wydaje mi się, zainspirowany tym Pokemonem. No i na miejscu pierwszym Alola Gyarados, który z typu wodno-latającego zmienił się w swój upragniony typ smoczo-psychiczny. Chociaż w sumie psychiczny to nie wiem, po co on tam się w ogóle znajduje, ponieważ jak dla mnie wystarczyłby sam smoczy, lub w ostateczności smoczowodny, no ale dobra. Co jeszcze można o nim powiedzieć, to to, że wygląda genialnie i bardzo żałuję, że nie ma go w oryginalnych Pokemonach, ponieważ jak najbardziej wyglądem zasłużył sobie na ten typ smok. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że się spodobało, nie zapomnij zostawić komentarza z oceną filmu, a już się z wami żegnam i cześć. Wydaje mi się zainspirowany tym Pokemonem, a mi zaraz kurwa się spali zapiekanka.